Wiesz, dopiero co kupiliśmy nowe garnki? No wiem, ale ten sprzedawca tak się namęczył. Taki pokaz zrobił. Lepszy niż ten dziad, od którego kupiliśmy drewno do kominka? Chociaż nie mamy kominka. Nie lubię sprawiać ludziom przykrości, dlatego na wszystko się zgadzam. Ale walczę z tym. Nieprawda. Zgadzam się. Szymon, będziesz bardzo zły. Ada, część drewna musiałem dać do sypialni, nie zmieścimy więcej. Nie to. Moja ciotka nie widziała jeszcze Tadzika, a że wpadły z mamą akurat na pogrzeb znajomej chórzystki, no to pomyślała, że upieką dwie pieczenie na jednym ogniu. Że ty upieczesz? Tylko na kilka osób. Mała stypka. Bagietki, soczewica, białe wino, czerwone wino, wiśniówka. Im więcej wypiją, tym szybciej sobie pójdą. Zapamiętasz? Im więcej wypiją, tym szybciej sobie pójdą. Co masz kupić? A tu nie pamiętam. Pieluchy. To ile tu będą siedzieć? Kocham cię. Pachnąć wymiacinami. Ja ciebie. Babeczki z rabarbarem. Babeczki będą za 45 minut. Zaraz będzie Szymon, mam półtorej godziny na danie główne, a deser zrobię, jak podamy przekąski. Współczuję. Zowie? Tobie. Czemu? No bo to twoja matka powinna ci pomagać z dzieckiem, a nie wykorzystywać braku twojej asertywności, żeby zrobić jakieś darmowe przyjęcie dla skąpych wdówek, którym chce się pochwalić swoim wnuczkiem. Naprawdę uważasz, że będzie się chwaliła Tadziem? Nie chcę powiedzieć, że mama Ady zwalała na Adę wszystkie swoje zobowiązania, ale Ada była jedyną uczennicą, która chodziła na swoje własne wywiadówki. Odbierz. Przepraszam, cześć, musisz wrócić. Nie do domu, do sklepu musisz wrócić. Co się stało? One nie jedzą glutenu. Oglądały jakiś dokument o glutenie. Potrzebuje bezglutenowe wszystko. Ja widziałem dokument o Dajanie, a jakoś nie zostałem księżniczką. Naucz się mówić nie, kurs asertywności dla dorosłych. Zapisujecie. Okej. Okay. Musisz się zgodzić tylko na jakieś 70 rzeczy? Zgadzam się na wszystko. Aż dziwne, że z takim podejściem nie zaszłaś w ciążę szybciej. Słuchaj, zostałabyś dzisiaj z dziewczynkami. Z Szymonem poszlibyśmy do kina. Przepraszam, Ewa, ale nie dam rady. Akurat teraz musiałaś znaleźć w sobie pokłady asertywności. No przepraszam, ale jestem wykończona. Luz, żartowałam. Serio? Serio. Chcę, żeby Ada była asertywna. Tylko nie wobec mnie. Ją więcej niż ja na studiach. Ją więcej niż ty na studiach. A, ksiądz pytał, czy może ochrzcić Tadzia. Nie muszę się zgodziłaś. Słuchajcie, ktoś wie, kim jest ta kobieta z balkonikiem? Nie widzimy na rozmowy. To Danusia. Od lat chodzi na pogrzeby w naszej rodzinie. Może jest za nią odpowiedzialna. Co? Widziałem taki dokument. Jak tylko się okazało, że nie ma alkoholu, impreza bardzo szybko się skończyła. Najważniejsze, że ksiądz nie miał ze sobą kropidła. Nie, ja nie dam rady, musisz sama. Ty czy jesteś blady, Łukasz? Ale nie masz gorączki. Wezmę coś i się położę. Kto to? Słoneczko, pojedziesz z mamusią. W przedpokoju stoją Klara z Polą.